No, sprawa jest, powiedziałbym, o charakterze takim politycznym, to wprost można powiedzieć. Moim zdaniem podstawa wypowiedzenia, no to nie jest postawa, na którą się można rzeczywiście powołać z artykułu 52 Kodeksu Pracy, jak również z tego przewodu sądowego nie wynika, aby powód naruszył jakieś obowiązki pracownicze z artykułu 108. Wręcz przeciwnie, wynika, że miał dobre opinie, otrzymywał nagrody i po prostu wykonywał właściwie swoje obowiązki, a jego brak zgody na narzucone zasady, które też nie były dodatkowo wyjaśniane, prawda? Brak było opisania podstawy prawnej, jedynie było to ustne zebranie, jak również powiedzmy jakieś zarządzenie, które nie wszyscy widzieli, no po prostu nie dziwi, tym bardziej, że występował w interesie dzieci, które pryskały się, jak to wynikło też z przewodu sądowego, szkodliwymi substancjami, tymi środkami dezynfekującymi, a zatem tak naprawdę dbał też o zdrowie podopiecznych uczniów, prawda? Mogę zadać pytanie panie mecenasie jeszcze, bo tu padła następna termin rozprawy i będzie ona przeprowadzona w trybie zdalnym zgodnie z jakimiś nowymi przepisami, więc ja rozumiem, że tutaj już jakby przed faktem jest informacja, że już rozpoczynamy, słuchajcie, czwartą falę, dlatego że sąd już w trybie dzisiejszym, w dniu dzisiejszym stwierdził, że następna rozprawa będzie albo hybrydowa, albo w trybie, słuchajcie, zdalnym, więc takie niepokojące tutaj wieści. Mimo... Tak sąd oświadczył na sprawie. Jeszcze chciałem zauważyć, bo to istotne, że tutaj jako powód zostaliśmy zobowiązani do doprecyzowania kwestii wynagrodzeń, czyli nagrody jubileuszowej, 13 pensji, która również nie została wypłacona, jak również przedstawienia wniosków dowodowych, a tymi dowodami są nagrania, które tutaj powód posiada, jak również nagrody, zdjęcia, prawda, te wszystkie. Dzisiaj mieliśmy tylko słowo przeciwko słowu, mimo że pod przysięgą, natomiast kwestia tutaj jakby też jakiegoś tam możliwe strachu ludzi, którzy pracują obecnie w Oczywiście. Danej placówce, no bo Leszek jest trochę zgoła w innej sytuacji, bo już jakby nie fizycznie tam nie musi przebywać, więc tutaj kwestia nagrań, które będą dostarczone plus bardzo jakichś innych dowodów będzie... Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że głównym pełnomocnikiem od początku, od wielu miesięcy jest pan mecenas Arkadiusz Tetela. W związku z tym wszystkie te zarządzenia, które sąd wydał pod koniec rozprawy, jak również materiały, mają być dostarczone do kancelarii mecenasa Teteli. Tak. Również substytut mecenasa Teteli, który występował w sprawie, ma pełne informacje. Rozumiem, że jest komunikacja między prawnikami. No chcę powiedzieć, że ja tu w ostatniej chwili z doskoku wskoczyłem, bo była informacja, że być może nikt się nie pojawi na rozprawie. Wczoraj miałem informację, zapoznałem się tylko tak wstępnie z materiałami. Natomiast niewątpliwie istnieje potrzeba istotna uzupełnienia wniosków dowodowych o te wszystkie kwestie, po to, żeby one mogły być rozstrzygnięte. No i oczywiście popieranie głównej tezy pozwu, to znaczy przywrócenia do pracy, odszkodowania, no i również jest kwestia zadośćuczynienia, o którym było w piśmie mecenasa Teteli, to też powinno zostać doprecyzowane po uzgodnieniu z powodem. Oczywiście. Jeszcze inne pytanie, trochę inny temat, ale jak widzimy, jak się zmienia cały czas ten prawo dla naszych niekorzyst. Mam tu kolejna ustawa z dnia 23 lipca 2021 roku, zmiany ustawy o Trybunał Stanu. Czy wiesz coś na ten temat? Znaczy, ja bo nie już mam, jest nie to mam... wczynnik ustaw od przedwczoraj. Nie wszystkie, że tak powiem, projekty, że tak powiem, czytam. Także za dużo różnych spraw na głowie. To znaczy... Natomiast Trybunał Stanu, no wiadomo, że oceniany jest negatywnie, prawda, również w Europie, że jest podporządkowany, takie są przynajmniej opinie. No i ja nie wiem, w którym kierunku ta zmiana idzie, czy pozytywnie, czy negatywnie, trudno mi się wypowiadać. Ciekawe jest, czy tych klików teraz nie dają się ciągnąć z internetu, ma jakieś techniczne problemy, bo mamy też tu ustawę na temat afrykańskiej grupy żwińskiej. No to też ciekawe, czy to będzie ten COVID-2022. Znaczy mamy inflację nie tylko pieniądze, ale inflację prawa od dłuższego czasu. A co sądzisz odnośnie tej
tych zarządzeń w szkole odnośnie noszenia masek i zmuszanie dzieci do noszenia masek? Powiem to, pani dyrektor z twojej szkoły robi dla siebie kiepskie prace z tym, bo przez to, czy się poznaliśmy, wiemy oczywiście, czy będziemy to działać prawne przeciw jej, choć karne, bo takie traktowania nie możemy akceptować. Pamiętamy. Pytaliśmy o tym, nie byli żadnych certyfikatów dla tych maseczki. Mamy żadne badania, które potwierdzą, czy to jest nieszkodliwe, to znaczy zmuszyli dzieci do eksperymentu medycznego, dodatkowe są zagranicznych badania, które potwierdzają, że jest wysokie ryzyko dla dzieci i nawet niemieckie ubezpieczenie wypadkowe, to jest taka, która ubezpieczy dzieci od domu do szkoły i powrotem, ma prawo zdanie, kiedy ona mówi, w żadnym sposób nie wolno musisz czyścić tu maseczki. A tu dyrektorka, która uważa, że stoi ponad prawem, tak samo jak jakbyś ten adwokat, który obrażał naszego szlachetnego radcę prawne tu w procesie jeszcze, uważają, że mogą decydować, bo ma stanowisko dyrektor. Ona nie stoi ponad prawem i ja chciałbym bardzo chętnie się dowiedzieć, na jakie podstawy prawne to jest, które powiedział ten adwokat, czy tam to rozporządzenie z podstawy prawnej, no bo był pierwszy podstawy prawne, które trzyma sprawdzenia, ale tego oczywiście nie mogli zrobić. On próbował, według mnie, jak obserwowałem to całą sprawę, cały czas manipulować znania prawne, bo oni już na korytarzu na dobrą sprawę po jednym świadku uzgodnili dalej, co mają rozmawiać. Nawet kwestia tych tak wyglądało, nawet kwestia tych rozporządzeń, pierwsze było tylko słownie, potem, że do wglądu, potem, że podpisy, a na końcu, że było w sekretariacie, gdzie jedna pani powiedziała, że była, a druga, że nie. No to no wiecie. Ale patrzmy na to. Oni teraz już widzą, czy będzie od 18 prawdopodobnie czwarta fala. No to już mamy nie tylko prawnicy, mamy jasnowidzy, które widzą, co będzie w przyszłość. No to był naprawdę wielki cud, bo jak patrzymy rok temu, laboratorium Sentinel w Niemczech, w Polsce niestety nie daje informacji, to jest laboratorium Sentinel, to jest ten laboratorium, które w krajach w Europie musi weryfikować choroby oddechowe. I między koniec kwietnia i koniec października, rok temu, ani jedna choroba oddechowa była potwierdzona przez laboratorium Sentinel w Niemczech. Podejrzewam, że w Polsce było podobne. To z jakim prawem w tym roku nagle już zaczyna się według ich fala, a nie tylko jedna choroba, tylko fala, to znaczy kolejna pandemia albo epidemia, która nie udowodnił, już w środku września. No, prawdopodobnie czekają aż do koniec wyborów w Niemczech i wtedy mamy czwarta fala. No wiesz, te 33 przypadki, o których ostatnio była mowa, to nie było tylko indywidualnie, oglądałam u kogoś właśnie program, że ta sama narracja, ta sama cyfra, 33, pojawiła się w pewnym momencie wszędzie na świecie, codziennie. W tym samym dniu liczba nowych zachorowań, więc oni na podstawie scenariusza, tak to wygląda, no to stoją wytyczne i tego się trzymają. A po pierwsze, jest pytanie, z kim oni sprawdzą, czy choroba nadal z tym testem PCR, to już nie nadaje. Po drugie, nawet CDC w Stanach podwiedzał, że shedding, to znaczy narażasz inny, jest przez zaszczepionych. To znaczy dla nas zaszczepionych niebezpieczny, a nie odwrotnie.